Dobry, dzień dobry, jak obiecałam, vlog, naprawdę może być ciąg dalszy, więc robię ciasto, to jest ciasto z kwestii smaku, podlinkuję wam na dole, więc tutaj część rzeczy już jest zrobiona i tu mam odsypaną mąkę i stwierdziłam, że to nie jest aż takie złe narzędzie, bo można zrobić tak i miejsce i też tak można przesiać, więc jeśli tak jak ja jesteście mistrzami w pieczeniu, to tym maluchem też można. Zajmie to trochę więcej czasu, ale dam radę, więc mam nadzieję, że ta mąka jest odpowiednia. Jeśli macie jakąś taką mąkę do tego typu ciast, taką co można kupić w polskim sklepie sprawdzoną, to oczywiście dajcie znać. Także tutaj są 4 jajka i szklanka cukru. A teraz tutaj mam 240 g mąki, pół łyżeczki sody oczyszczonej i łyżeczka proszku do pieczenia. 240 mąki, nie wiem czy powiedziałam. I tam z boku są truskawki umyte, obrane, naszykowane. Ale zastanawiam się cały czas właśnie, czy ta brytwanka nie będzie... To już nie powinna być ok, bo znalazłam w razie czegoś taką jedną kwadratową tutaj. Ale myślę, że ta okrągła wystarczy. Tylko teraz pytanie, czy ja tam mam dać papier do pieczenia? Umyłam ją oczywiście. Tylko się zastanawiam, czy powinnam ją czymś wyłożyć. Bo szukałam, miałam gdzieś tą silikonową, ale nie mogę jej zlokalizować. Dobra, wlewam to ciasto. Teraz nie wiem, czy nie jest nawet za mało. Problem, czy dać papier do pieczenia się sam rozwiązał, bo go po prostu nie mam. Teraz chciałabym tą łyżkę wylizać, ale wiem, że to nie jest dobry pomysł. Truskawki. Dobra. Ale pachną... Piszę, żeby piec przez 45 minut w 180 stopniach do suchego patyczka. I patrzcie, szczerze mi truskawek zostało, więc myślę, że tutaj za mała foremka albo za duże truskawki. Ale... Dobra, wystarczy. To nie problem, to się zje. To się zje. Dobra. A jeszcze zdjęcie, bo to się rzadko zdarza, to trzeba uwiecznić. Wyciszę na chwilę, powiem wam, co tutaj robię na obiad. Obiad typu czyszczenie lodówki, więc tak, miałam paczkę pancetty, więc ona mi się tutaj tak na złoto zarumieniła. Do tego wkroiłam pół cebuli białej i paczkę białych pieczarek. No i to tutaj tak teraz do siebie dochodzi. W międzyczasie też wlałam tutaj łyżkę, dwie łyżki wody z makaronu. Makaron, którego tutaj to jest mój ulubiony, te takie grube rurki z Marka. Czekajcie, o jest. To jest ten. O. I tutaj z boku mam już wyjętą buratę. Buratę. I pomysł mam taki, że jak się makaron właśnie ugotuje, to wrzucę tutaj i rozdziawię tą buratę, żeby zrobić taki kremowy sos. I poleję to jeszcze później tym glaze balsamic. Także mam nadzieję, że będzie dobre. A ciasto wygląda... Czekajcie. O, ciasto na razie wygląda tak. Jak dobrze, że umyłam piekarnik, przynajmniej nie ma wstydu, żeby pokazać, jak ciasto wygląda. No ale truskawki opadły. Nie ma nic na górze. No ale mam nadzieję, że w środku będzie pyszne. Tak wygląda ciasto po wyjęciu. I powiem wam, że trzymałam je krócej niż trzeba, bo zaczęło mi się po prostu tutaj od góry przypalać i wydaje, że ja coś takim jajem czuć spalonym. I chyba po prostu, no nie jest spalone, jest takie przypieczone delikatnie od góry. Ten środek też trochę opadł, ale jest upieczony. Jest wilgotny. O.
tak sobie lekko spróbowałam i powiem wam, że całkiem. Szkoda, tylko że nie mam cukru pudru, a gdzie już jeszcze na zakupy, to może dokupię. Czy jest jakiś sposób na to, że te truskawki zostały u góry, a nie opadały? Wybieram się pierwszy raz do impostu, ponieważ nie umiałam tego, ale ostatnio wystawiłam kilka rzeczy na Vinted. Dwie pary fajnych okularów, jest jeszcze torebka z Polen, jedna, ta karmelowa. Także stwierdziłam, że wolę sprzedać, niech idą do nowego miejsca, bo u mnie leżą, kurzą się, ekstremalnie rzadko je noszę. Te nie mam ani raz tak naprawdę. Ja wielokrotnie dziś ją brałam ze sobą, żeby ją założyć, ale ona po prostu dla mnie jest za mała. Także torebki są w idealnej kondycji, w idealnym stanie. Mam wydrukowane w środku te naklejki, chociaż wiem, że naprawdę nie muszę, bo jest ten QR kod. Ale jadę teraz jeszcze właśnie do sklepu kupić jakieś kartony i folię bąbelkową, żeby to wszystko ładnie zabezpieczyć. Dzień dobry. Kolejny dzień. Zaczynamy znowu w kuchni. Parzy mi się kawa. Wstawiłam wodę na makaron. Zagotowała takie cienkie rureczki. To jest niby makaron taki idealny do mac and cheese, ale ja stwierdziłam, że wstawić się właśnie pomidorówkę, więc ja mam całą paczkę tych skrzydełek, marchewka, pietruszka, seler, pora, palona cebula, lubczyk i czosnek. Także tutaj jak mi się zrobi właśnie rosołek, to po prostu dodam do tego przecier. Od rana tutaj podjadam, wczoraj już jedną paczkę zjadłam, a nie pokazywałam wam zakupów, ale udało mi się znowu złapać właśnie w Tesco groszek, także tutaj podjadam. I tyle zostało ze wczorajszego ciasta. No, także nie wygląda, ale smaczne. I tutaj jeszcze z boku moje multiwitaminy do zjedzenia. Także jeszcze dobrze kawy nawet nie wypiłam, a już tutaj zupa się robi. Dzień dobry kochani, witam was serdecznie. Dzień następny. Ja się właśnie zbieram do wyjścia. Spodnie z Marka. Mam jeans. Koszulka z Arket. Białe Nike Air Force, które mnie cisną w prawą nogę, ale wytrzymam dzisiaj, bo dzisiaj chcę ładnie wyglądać. Marynarka, mój łup życia z second handu, bo u nas pada, jest jakieś 16 stopni, więc taki będzie outfit na dzisiaj. Makijaż bardzo prosty, pomadka z MAKa w odcieniu Kosmos, nie Kosmos, Twig. Biżuteria taka classy, także granat z czernią i teraz. Podejrzewam, że wrzuciłam coś na miniaturkę czy w tytuł, więc jakby to żadna zagadka, ale buduję napięcie. Jeśli ktoś mnie ogląda od jakiegoś czasu, to wie, że jakieś 9-10 lat temu kupiłam ten zapach z polecenia. To jest gruszka z frezją, z Jo Malone. Kupiłam ten zapach z polecenia pewnej youtuberki, bo tak go pięknie opisała, że go kupiłam. Pamiętam dokładnie tego vloga, miejsce, gdzie nagrywała, co mówiła. Jadę się z nią dzisiaj spotkać. Za niedługo ją odbieram z dworca. Jakieś... coś wam świta? Wiecie, po kogo jadę? Torebka Sabrina Filewicz. Teraz wzięłam sobie też wyraźnie czego reklamówkę, żeby później parasolkę tu sadzić. Bo mówię, jest beznadziejna pogoda. Zaraz sobie tutaj ścisnę ten worek, mi się tu całkiem spoko wyglądało. Idealnie by mi teraz tutaj jeszcze weszły okulary przeciwsłoneczne, ale pada, więc ja was zabieram ze sobą. Coś tam może nagram, na pewno coś na Instagrama wrzucę, ale jestem podekscytowana. Wow, jestem podekscytowana, także nie przedłużam, lecę na autobus, bo chciałabym jeszcze, jak mi się uda, jak wszystko będę miała o czasie, skoczyć może po jakieś kwiatki. Aga już mi tutaj siedzi, myślę, że tutaj nie trzeba przedstawiać i mówić, kogo my tutaj mamy. Z lekkim opóźnieniem pociągowym, ale dotarła, także mocno trzymałam kciuki. No i robiłam Adze właśnie analizę kolorystyczną. W sumie sama podróż w tym pociągu zajęła mi krócej niż dojechanie do stacji metra, do tego właściwego pociągu, także to też świadczy jak blisko. No połączenie jest super. Mhm. Myślę, że to mam klientek, co są na weekend w Londynie i przyjeżdżają tutaj jakby do mnie. Tak? Bo się ktoś chce na żywo, bo jest bardzo dużo dziewczyn, no bo połączenie jest super i pociąg też nie jest jakiś drogi tak naprawdę. Nie, jak ja nawet nie widziałam, wcześniej. Gdzie jest. Czego nie widziałaś? Nie widziałam, gdzie jest Peterborough. Nic nie straciłaś.
Powiem tylko tyle, że właśnie zrobiliśmy analizę. Jeszcze mam parę rzeczy do pogadania właśnie tutaj z Agnieszką, ale mamy tutaj harmonijne lato, także... Ja jestem harmonijnym latem. Diagnoza harmonijne lato. Postawiona. Więc tutaj właśnie sobie już naszykowałam... Naszykowałam? Chyba nie, szykuję. Coś szykowałaś. Nie odłożyłam ich gdzieś na bok? Są tutaj. O, właśnie naszykowałam tablicę. Także będę właśnie robiła teraz temperaturę. Typowo harmonijna uroda, dobrze wyglądająca właśnie na zimnej bazie. Także lata jako główna tablica. Włosy super. Zostawię na miarę do twojego fryzjera. Okay. Bo to jest bardzo dobry fryzjer, który robi pięknie włosy, piękną harmonijną oprawę, idealne blondy. Więc jak coś, to na miarę do fryzjera też będą. Zawsze pytam na miarę do fryzjera, do dziewczyn, które mają dobrze włosy zrobione, bo dobry fryzjer to jednak jest ciężka sprawa, nie? Nie mogę narzekać na Szymona. No nie, nie, nie. Także... Tylko potrzebuję właśnie młodości, mam straszne, ale... Ale to jesteś umówiona teraz jakoś na włosy? Wiesz co, miałam się umówić, ale to jest zadanie na ten tydzień. Okej. To zrobimy zdjęcia, parę rzeczy jeszcze omówimy. Oczywiście podkład z Essence 08 na Azę też dobrze wygląda, także... Jeszcze nie tutaj nie testowałaś, ale na szyi już tak. On jest rewelacyjny. Chyba będę zakupy właśnie zaraz. Także pójdziemy coś zjeść, co byś tam miała ochotę, sobie wybierzesz i do tego, do sklepu jeszcze cię zabiorę. Może coś fajnego na ciebie czeka. Także atrakcje i katedra. I katedra. Nie wiem, czy lubisz takie rzeczy, ale... Oczywiście. Ale też ci pokażę. Dobra, to jeszcze może coś później nagram. O, to sobie też możemy nagrać. Właśnie mówię teraz do Agi, że pastele też można nosić jako lato, harmonijne jak najbardziej. Ale tu już trzeba unikać pasteli tych, które są ciepłe, czyli te, o, łososie, korale, brzoskwinie. Których się nigdy dobrze nie czułam rzeczywiście. No i to też za korzystnie przy buzi nie wygląda, bo z tym od razu robi się taki efekt, na to golizny, nie? Teraz się to skóra zlewa, także jak pastel, to właśnie chłodne, jeśli masz ochotę. Ale taka idealna paleta to jest ta harmonijna. No i jeszcze właśnie dla obalenia mitu, że każdy może nosić swój typ siostrzany. To tutaj z boku gdzieś mamy jeszcze... Nie tu. Jeszcze raz sobie zobacz na swój typ siostrzany. No ziemista buzia się robi, to nie jest to. Także harmonijne ciepłe, a harmonijne zimne. Okej, okay, widzę różnicę. Nie? Przyłóż sobie tak jeszcze teraz tą. Nie? No to ziemista buzia się zaraz robi. Czyli muszą być kolory bardziej na niebieskiej bazie niż na żółtej, na różowej niż na właśnie pomarańczowej. Widzę. Pięknie zdiagnozowane. Mam nadzieję, że jakieś to światło będzie tutaj w miarę, albo przynajmniej zaraz będzie lepsze. Ja się przebrałam, zmyłam sobie make-up, założyłam bluzę, nerka z Uniqlo, buty, które nie obdzierają. O, to jest mój towarzysz, Bebe Maniek. I jesteśmy tutaj właśnie... Widać? A, teraz. Jesteśmy w Nene Parku, czyli w jedynym ładnym miejscu, moim zdaniem, w Peterborough, które jest odpowiednie na spacerki, żeby zrobić sobie tak zwane kółeczko. Także jak odprowadziłam Agnieszkę na pociąg, to właśnie Andrzej mnie odebrał. Wróciłam do domu, ogarnęłam się, pojechaliśmy na pocztę, wysłałam parę rzeczy z Vinted i mówię, chodźmy na spacer, skorzystajmy z tej pogody, że nie pada. Także opowiadałam właśnie Andrzejowi, że to było mega fajne spotkanie, bo z nikim chyba tak długo się gdzieś nie oglądałam i nie znałam, powiedzmy, internetowo, jak z Agą przed spotkaniem. Także cieszę się, że też była zadowolona z analizy. Mam nadzieję, że jej to będzie w przyszłości pomagało, jeśli chodzi właśnie o wybory, o dylematy. Też wam to nagrywałam, ten fragment o fryzjerze, że włosy ma bardzo ładnie robione. Także dobry fryzjer to podstawa. Należy się ich trzymać, nie wolno dobrego fryzjera zdradzać. O, tam widzę, że pan wędkarz sobie siedzi. Jest tyle łabędzi. Jak to się nazywa? Pałki wodne to tutaj, nie? To z boku. Ostatnio... Co? Co się nazywa? Jak? No powiedz, jeżeli... Rabarbar wodny. To rabarbar wodny. Nie, to nie jest rabarbar wodny. A tam ten pan jest też z pieskiem. Czekajcie. O, taki trochę podobny jak ten, jak Gosia ma, ze Świat Gosi. Tam jest, czekajcie, kurde, teraz nie pamiętam, jak się jej psy wabią, ale tam też takie dwa wariaty są. W każdym bądź razie, czekajcie, bo ludzie idą, a się tak stresuje. Jakbym szła przez miasto i tak bym gadała sama do siebie, to spoko, ale tak po parku
to wiadomo, że każdy na siebie patrzy, sobie raz powie cześć, raz nie. Dobra, ludzie przeszli, więc było super. To na pewno nie było nasze ostatnie spotkanie. Myślę, że tak samo jak online gdzieś mi kliknęło lata temu z Agą, to teraz tak samo. I gdyby nie to, że był ten pociąg tak opóźniony, to pewnie byśmy jeszcze skoczyły gdzieś do second handu czy coś, no ale to też wiadomo, trzeba do domu wrócić, coś z tego dnia też mieć, tak jak na przykład omy tutaj. Także już może zakończę tego vloga, bo też chciałam tak naprawdę... Ile łabędzi! Wow, widzisz to? Kończąc temat, chciałam też gdzieś rozładować swoje emocje po tym dzisiejszym dniu, bo jak wczoraj właśnie przyklepałyśmy to nasze spotkanie, to byłam taka podekscytowana, trochę poddenerwowana. Zresztą myślę, że kto by nie był, ale się mega cieszę, że się nam właśnie udało spotkać. I czekajcie. I na koniec chcę wam pokazać, ile tam jest łabędzi. Widzicie to? Mega dużo. Także Bebe Maniek, Maniek! Maniek, a czekajcie, bo tam na przodzie chłopaki. Także ja już kończę. Co mówisz? Także widzimy się z niego w kolejnym... O, tu wygląda, by gniazdo było tych łabędzi. Dobra, kończę, widzimy się z niego w kolejnym filmiku. Buziaki, papa, Maniek! Papa!